Drogie dzieci, przywitajcie naszego gościa. Oto pani Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry. Pani głos jest dobrze znany z audycji radiowych, ale nie tylko maluchy są w stanie go rozpoznać. Wszystko to za sprawą tak zwanego dubbingu, czyli podkładaniu głosu do filmów. Czy to prawda, że pani ulubiona rola to ta, w której zagrała pani pewną rudowłosą ogrzycę o arystokratycznym pochodzeniu? Zgadza się. Bardzo polubiłam postać księżniczki Fiony. Szanowna pani Agnieszko, razem ze słuchaczami Małego Świata będziemy próbowali znaleźć odpowiedzi na wszystkie zagadki, które pani do nas przygotowała. Możemy zaczynać? Tak, oto pierwsza z nich. Mam na myśli pewne imię albo kwiat, co z kolców słynie. Róża! Hokus pokus, czary mary, wnet królików cztery pary wyczaruję i pokażę. Ile uszu mają razem? Cztery pary, to znaczy osiem królików, a każdy z nich ma dwoje uszu. To będzie razem 16. Co udaje, że jest ptakiem? Jestem sroką, a ja szpakiem. Jestem orłem samotnikiem. Ja dzięciołem. Ja słownikiem. My, papuszki nierozłączki, wciąż trzymamy się za rączki. Słownik udawał, że jest słowikiem. Ona chodzi cała w wełnie. Czy to moda? Niezupełnie. Owca! Swą zagadkę dziś zadaję tym, co pytań się nie boją. Czy na mapie siedzą kraje? Leżą? Może raczej stoją? Leżą! Tak się po prostu mówi przecież! Gdy ją wysoko widzisz na niebie, myślisz, że mruga właśnie do ciebie. Gwiazda! Bardzo lubię obserwować gwiazdy, mogłabym na nie patrzeć bez końca. Czytać będę różne słowa. Powiedz, w których kot się schował. Kotlet, traktor, kort, dyrektor, trójkąt, łoskot, knot, korektor. Kotlet i łoskot. W tych słowach jest kot. To warzywo wyjątkowe, bo ma ząbki bardzo zdrowe. Czosnek. W nich niektóre kwiaty stoją. Piasku, wody się nie boją. Czy ktoś powiedział, że chodzi o wazony? Do nich nie sypie się chyba piasku. Bardzo, ale to bardzo pani dziękuję za rozmowę i za wspaniałe zagadki. Do ponownego zobaczenia, a na pewno do usłyszenia. Do usłyszenia.